Miałem w ogóle podzielić się dzisiaj zupełnie innym słowem do was, ale miałem tak, że jechałem w tym tygodniu do Zamościa. Wsiadłem sobie 5:15 do samochodu i jak to mam w zwyczaju, zacząłem się modlić. Tylko zacząłem uwielbiać i to od razu z takim powerem, że się ocknąłem w Lublinie. Macie tak czasami? Wiecie, ja dlaczego o tym mówię? Bo rozmawiam czasami z ludźmi, oni czytają Biblię i przeduchawiają, idealizują pewne rzeczy. Wyobrażają sobie, co to znaczy popaść w zachwycenie. A ja wsiadłem w skrzyniówce, zacząłem uwielbiać Boga z całej siły, z całej duszy swojej i ocknąłem się za skrętem na Lublin. Nie pamiętam nic. Ale miałem spotkanie ze Słowem. Coś przyjąłem. Coś wziąłem. I efektem tego będzie Słowo, którym się dzisiaj z wami podzielę. Natomiast jest jedno bardzo ważne założenie. To, co dzisiaj powiem, musicie brać łącznie i tylko tak z nauczaniem Artura z 23 października, który jest zatytułowany Kim jest Jezus? Naprawdę, żeby nie było jakiegokolwiek wypaczenia, to jest jedna wypowiedź, natomiast ja będę chciał na niej trochę pociągnąć inny temat. I teraz, jak będziecie do tego wracali, a zachęcam was, żebyście wracali do tego słowa, to wracajcie je łącznie z tym nauczaniem z 23 października, ale ja przeczytam ten fragment, o którym wtedy mówił Artur z Ewangelii Mateusza 16, 13, 19. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni rzekli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego proroków. On im mówi, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiadając, Szymon Piotr rzekł, tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja powiadam ci, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I dam ci klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Przypominacie sobie? To było niecały miesiąc temu, tak? Zostało to rozłożone na czynniki pierwsze i to jest bardzo ważne, bo ta wypowiedź, ona stanowi jedną część, a ja będę chciał się skupić na jednym z jej fragmentów. Ale w związku z tym, żebyście dzisiaj szli razem ze mną, ja zacznę od tego, że ja przeczytam, bo to jest ważne, te główne tezy Artura, które tam wtedy padły. Wnioski. Kto rozpozna w Jezusie Chrystusa, ten realnie może zacząć korzystać z błogosławieństw. Sukcesy osiąga ten, kto w Jezusie rozpoznaje prawdziwego Chrystusa i który wprowadza w życie Jego słowo, tak? Jego prawdy, Jego zasady. Gdy przyjmujesz objawienie od Boga, to stajesz się twardy jak kamień. Dopiero z miejsca bycia twardym jak kamień człowiek jest w stanie realnie budować Królestwo Boże. To bardzo ważne, skupcie się, ja to celowo przypominam, bo to jest jakby fundament do tego, co będę mówił. Chodzi o to, aby stosować Chrystusa, Jego prawdy, zasady w każdej dziedzinie życia. Tylko ten człowiek, który rozpoznał Chrystusa i wdrożył w życie Jego prawdy i zasady, jest realnie zabezpieczony przed diabłem. Bramy piekielne nie przemogą tylko tego człowieka, który w praktyce działa w prawdach Bożych. Realny dostęp do władzy duchowej i do narzędzi duchowych mają tylko ci, którzy rozpoznali i wdrożyli Chrystusa, Jego słowa, zasady, prawdy w swoje życie. To, kim dla ciebie jest Chrystus, jest kluczem do sukcesu lub do porażki w twoim życiu. Jeśli masz Chrystusa takim, jak jest On naprawdę, to możesz związywać i rozwiązywać.
celowo to przypomniałem i powtórzę jeszcze raz. Jak będziecie wracali do tego słowa, to tylko łącznie z tym nauczaniem z 23 października, kim jest Jezus. I teraz chcę się zatrzymać na tym ostatnim zdaniu, które często jest brane przez chrześcijan i właśnie przede wszystkim ono jest opacznie cytowane bez tego, co zostało powiedziane wcześniej i bez tych punktów, które są ze sobą ściśle powiązane. W tym 19 wersecie Jezus mówi tak. I cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie. A cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Ja chcę się dzisiaj na tym skupić trochę i trochę wam o tym poopowiadać i też poszerzyć kontekst i rozumienie. W ogóle pogłębione tłumaczenie tego wersetu brzmi następująco. Cokolwiek zwiążesz, spętasz, skrępujesz lub uwięzisz na ziemi, będzie związane, spętane, skrępowane lub uwięzione w niebie. Cokolwiek zaś rozwiążesz, odwiążesz, uwolnisz lub wyzwolisz na ziemi, będzie rozwiązane, odwiązane, uwolnione lub wyzwolone w niebo. W niebie. Tu są użyte takie dwa słowa. Tu jest słowo deo i słowo leo. One są przeciwstawne. Chcę, żebyście to zobaczyli. Z jednej strony jest mowa zwiążesz cokolwiek, z drugiej strony cokolwiek rozwiążesz. Z jednej strony jest spętasz, a z drugiej odwiążesz. Skrępujesz, uwolnisz, uwięzisz, wyzwolisz. I teraz do tego słowa jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. W kulturze żydowskiej obowiązywało jeszcze jedno tłumaczenie, może nawet nie tłumaczenie, jeszcze jedno znaczenie tych słów, kiedy oni mówili o związywaniu i rozwiązywaniu. I dosłownie oznaczało to jeszcze tak. Czegokolwiek zakażesz na ziemi, będzie zakazane w niebie. A na cokolwiek zezwolisz na ziemi, będzie zezwolone w niebie. Oni w tym czasie, kiedykolwiek mówili o związywaniu i rozwiązywaniu, to przede wszystkim kierowali się tym tłumaczeniem. Ale wszystkie te aspekty są bardzo istotne. Spójrzmy więc jeszcze raz na ten zakres. I skupcie się. Cokolwiek zwiążesz lub rozwiążesz. Cokolwiek spętasz lub odwiążesz. Cokolwiek skrępujesz lub uwolnisz. Cokolwiek uwięzisz lub wyzwolisz. Cokolwiek zakażesz lub na cokolwiek zezwolisz. Jak sobie to rozrysujecie, jak zaczniecie się temu przyglądać, i cały czas mówię o tym, to jest spójne z tym wszystkim, co powiedział Jezus wcześniej i z tymi punktami, o których powiedzieliśmy, tak? Kiedy to następuje? Co widzimy? Widzimy władzę absolutną. Absolutną władzę. Popatrzcie na to z tej strony. Czasami klepie się takie rzeczy, wiecie, bez w ogóle zagłębienia, bez zrozumienia. Zobaczcie w ogóle te intencje. I teraz coś wam powiem, żeby wam poszerzyć ten kontekst. W prawie i w kulturze żydowskiej istniało coś takiego jak szaliach. Szaliach to było pełnomocnictwo absolutne do zastępowania kogoś. Absolutne pełnomocnictwo. Zobaczcie, w polskim systemie prawa i nie tylko w polskim znane są pełnomocnictwa, ale zazwyczaj pełnomocnika robi się albo do jakiejś poszczególnej czynności, albo na jakichś zasadach, tak? Niech mi kupi to i to w takiej i w takiej cenie. Niech mnie zastąpi tylko przed tym, tak? Albo niech złoży jakieś tam oświadczenie woli w moim imieniu, ale nie wiem, tam do kwoty 10 tysięcy, żebym nie ryzykował. Szaliach to było coś zupełnie innego. Szaliach było pełnomocnictwem absolutnym do zastępowania kogoś, czyli do działania w jego imieniu, i na jego rachunek. Jeśli ktoś
czynił posłańca jako szaliach, bo to jest też tak rozumiane, z jednej strony jako pełnomocnictwo absolutnej, z drugiej strony jako posłaniec, to ta osoba mogła zrobić wszystko i to, co zrobiła, było zapisane na rachunek tego, który ją posłał. To jest szaliach. Taki przykład wam dam tutaj. Jest ich więcej, ale to jakby dla potwierdzenia. Abraham zleca Eliezerowi znaleźć żonę dla swojego syna Izaaka. Tak? I Rebeka zostaje wybrana i zaręczona z Izaakiem przez Eliezera. Została później jego żoną. Oni chyba prawdopodobnie w ogóle ze sobą wcześniej nie rozmawiali. Według Talmudu żydowskiego, a Talmud żydowski to jest taki, dla tych z was, jakby co nie wiedzą, żeby tak, to jest jakby komentarz do Tory, wykładnia, instrukcje, jak Żydzi mieli postępować. Szaliach, posłaniec danej osoby, jest jak ona sama. Tak mówi Talmud. To jest coś bardzo mocnego. Znaczy, nie ma czegoś mocniejszego, jak ustanowić kogoś pełnomocnikiem jako szaliach. Nie ma. To jest pełny zakres. Zobaczcie. Abraham posyła Eliezera i Abraham i Izaak są związani wyborem Eliezera. Oni nie mogą powiedzieć, mamy inną koncepcję. Oni nie mogą powiedzieć, nam się nie podoba. Ja wolałem jednak blondynkę. Chciałem, żeby było coś. Dał mu szaliach. Dał mu prawo decydowania w tym obszarze. Oni nie mogli unieważnić tego. Chcę, żebyście zobaczyli, żebyście spojrzeli na to od tej strony, że to słowo z Ewangelii Mateusza 16:19, tak? Po tych warunkach, po tych punktach, które wróciłem, powtórzyłem jakby z nauczania Artura z tego 23 października, one zawierają w sobie szaliach dany przez Jezusa ludziom, którzy spełniają te kryteria, którzy spełniają te warunki. Szaliach, tak? Czyli co? Chodzi o to, aby stosować Chrystusa, Jego prawdy, zasady w każdej dziedzinie. Jeśli żyjesz tą prawdą, jeśli je stosujesz, tak? Jeśli masz Chrystusa takim, jak On jest naprawdę, jesteś w ogóle Jego szaliach. Jesteś Jego posłańcem. Działasz w Jego imieniu i na Jego rachunek. W ogóle, chcę, żebyście złapali, na Jego rachunek. My wszędzie jesteśmy torpedowani z tym, że do Boga należy ostatnie zdanie. On dał szaliach. On dał pełnomocnictwo absolutne. On zaryzykował. W pewnym sensie. Jezus jest związany działaniem takiego człowieka. Jest związany. Skoro zostawił nam pełnomocnictwo absolutne i powiedział, cokolwiek zakażesz albo na cokolwiek zezwolisz, popatrz na to z tej strony, cokolwiek zwiążesz, cokolwiek rozwiążesz tu na ziemi, tak samo będzie w niebie. On się związał tym. Chcę wam pokazać jakby poziom władzy i pełnomocnictwa, jaki został przekazany Kościołowi. Przecież my możemy tworzyć historię. My możemy zmieniać bieg wydarzeń. Przecież to nie jest tak. Przecież to ty decydujesz teraz, gdzie pójdziesz głosić Ewangelię. Jaką odwagę wdrożysz, do kogo dotrzesz, na kogo wpłyniesz. Przez co się przebijesz. To ja i ty tylko o tym decydujemy. Co my zrobimy, jak my stąd wyjdziemy zaraz? Co my uwolnimy? Co my napiszemy? Gdzie my się przebijemy? My, nie on. Nie steruje nami. Nie steruje nami z zewnątrz. On jest w nas, w środku nas. Jego prawdy zamieszkał w nas, ale
My się ze światem komunikujemy, przypominam, przez nasze dusze i nasze ciała. My gdzieś musimy pójść, coś musimy zrobić i uwolnić. I to jest jedna rzecz bardzo ważna, to jest to szaliach, ale jest jeszcze druga. To nie wyczerpuje zagadnienia. To słowo z Ewangelii Mateusza 16:19 daje też człowiekowi pozycję Dajana, sędziego, który jako osoba uprawniona do zakazywania i zezwalania tworzy wykładnię nowego przymierza. Dajan to była funkcja w sądzie izraelskim, to była funkcja w Sanhedrynie, czyli żydowskim sądzie religijnym. To był ktoś, kto orzekał o wykładni prawa. Jak to prawo należy wykładać. I teraz te słowa Jezusa właśnie o tym, że cokolwiek zakażesz na ziemi, będzie zakazane w niebie i cokolwiek zezwolisz, odwoływały się też bezpośrednio do tego, że stanowisz wykładnię. Stanowisz wykładnię. I teraz popatrzcie od tej strony na to. Co dał nam Bóg? Dał nam szaliach, pełnomocnictwo absolutne i dał nam Dajan, rolę sędziego decydującego o wykładni. I teraz zderzę to, poszperałem sobie trochę, zderzę to z martwą religią, która nas zalewa, też z tą, powiedzmy, wiodącą. Wiecie, że z tego wersetu, właśnie z Mateusza 18:19, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie i cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wiecie, że z tego Kościół katolicki wziął dogmat o nieomylności papieża? Z tego słowa oni wzięli ten dogmat, tak? I zobaczcie, jaki zastosowali myk. Nie wiem, czy spotykaliście, bo ja wielokrotnie spotykam takich ludzi, którzy są tym przesiąknięci, na przykład na ulicach, że oni, jako rzymskokatolicy, wywodzący się od Piotra, to oni są w prawdzie, bo to nie chodzi o to, że czy oni żyją prawdą, czy oni są przesiąknięci prawdą, ale że oni się z Piotra wywodzą. Bo to o Piotra chodziło. To nie, oni mówią, że to chodziło o prawdę. Nie, tu chodziło o Piotra. No a przecież Piotr działał tutaj w Rzymie, tak? Więc my, cały Watykan, jesteśmy Piotrowi i tak dalej, to wszystko zostało zbudowane. Zobaczcie, religia nie zaczepiła się na prawdzie, na tych punktach, które powiedzieliśmy, tak? Nie zaczepiła się na tym. Zaczepili się na osobie Piotra i zrobili z niego nieomylnego. Ale dalej, budują swoją instytucję, żeby zachować wpływ, poczytałem trochę, napisali też coś o biskupach w II Sobór Watykański. Przeczytam wam to. Choć poszczególni biskupi nie posiadają przywileju nieomylności, bo to było za duże ryzyko, że jakby się któryś wykoleił, to generalnie tak trzeba było to trzymać w ryzach, nie? To jednak głoszą oni nieomylną naukę chrystusową, zero odwołania do prawd, zaraz zobaczycie dalej, wówczas, gdy nawet rozproszeni po świecie, no jest nas dużo, bo chcemy jako instytucja wpływać na cały świat, ale z zachowaniem więzów łączności między sobą i z następcą Piotra. Oni papieża nazywają następcą Piotra, żeby sieczkę ludziom w głowie robić. Żeby patrzyli tak, no przecież do Piotra mówił, z następcą Piotra, tak? I nauczając autentycznie o rzeczach wiary i obyczajów, jednomyślnie zgadzają się na jakieś zdanie, jako mające być definitywnie uznane. Prymat papieski. Nieomylność papieża, tak? Ale weryfikacja nie o prawdę. Ja spotkałem wielu osób, które mówiły mi, ale nie, jaki wy jesteście Kościół? Jaki wy jesteście Kościół? Bo jak wy nie jesteście rzymskokatolicy, to nie, bo my tutaj jesteśmy, to nasz Kościół bramy piekielne go nie przemogą, bo my Piotrowi jesteśmy. Tak się wkłada do głowy nawet tym, którzy tam czegoś szukają.
A zdeszcie to chociażby ze słowami Pawła, który mówił. Jak będę wam zwiastował inną Ewangelię, niech będę przeklęty. Odwoływał to do prawdy. Odwoływał to w ogóle. Do poszczególnych zasad Bożych. A nie. Do Piotra. I teraz wiele właśnie religijnych ludzi się też na tym zapiera, że no tak, ale to jednak powiedział, wiesz, Jezus do Piotra, no ale te słowa Jezus nie wypowiedział ich tylko wtedy. Jezus wypowiedział je jeszcze raz do uczniów. Ewangelia Mateusza 18, może przeczytam ten cały fragment, ale chcę, żebyście zaczęli ten sam. A jeśli zgrzeszyłby brat twój, idź upomnij go sam na sam. Jezus tam udziela konkretnych instrukcji. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź sobie jeszcze jednego lub dwóch, aby na świadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. On ich tam naucza, on im tłumaczy, tak? I w pewnym momencie mówię, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie, i cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Czyli on mówi te same słowa do nich, tym, którzy trwają przy nim, którzy zostawili wszystko w ogóle, idą za nim, tak? Postawili na prawdę, postawili na Ewangelię, zaczęli tym żyć, tak? I on im mówi dokładnie te same słowa, nie? Cokolwiek byście związali, spętali, skrępowali lub uwiązali na ziemi, będzie związane, spętane, skrępowane lub uwięzione i w niebie. I cokolwiek byście rozwiązali, odwiązali, uwolnili lub wyzwolili na ziemi, będzie rozwiązane, odwiązane, uwolnione lub wyzwolone w niebie. No i dodatkowe znaczenie z żydostwa. Czegokolwiek zabronicie na ziemi, będzie zabronione w niebie, a na co zezwolicie na ziemi, będzie zezwolone w niebie. Szaljach i Dajan przekazane świętom. Wiecie, mnie to w ogóle bardzo rozciąga, jak sobie w tym nurkuję. Jaki to jest rodzaj władzy. Jak można się bać, jak człowiek sobie to uświadomi? Jak można być w ogóle wycofanym? Jak? Jak sobie uświadomisz, jak sobie to uświadomisz? Ale jeszcze wam powiem o jeszcze jednym kontekście, którym to było powiedziane. Te słowa jeszcze miały jeden kontekst. Do władzy związywania i rozwiązywania, czyli zabraniania i zezwalania, rościli sobie prawo faryzeusze. Według Talmudu oni mogli tak robić. I teraz tak naprawdę, zobaczcie, Jezus mówi im o sobie, mówi im o nich i w pewnym momencie mówi do nich tak? To nie religia ma władzę związywania i rozwiązywania. To nie faryzeusze mają władzę do zabraniania i zezwalania, tak? Bo oni tak robili, na przykład ustalali, że dany dzień ma być dniem postu, tak? To my mamy prawo według Talmudu, to my mamy prawo. A Jezus mówi nie, nie mają prawa do tego uczeni w piśmie, nie mają prawa do tego faryzeusze, ale wy, którzy idziecie za mną. I tu się wypełnia to, co jest z Ewangelii Mateusza 16:18, te przesłanki. Ja będę ciągle do tego wracał, bo to trzeba czytać razem, tak? Czyli wy, którzy idziecie za mną, którzy rozpoznajecie we mnie Chrystusa, stosujecie te prawdy i te zasady, to wy jesteście Dajan, to wy dokonujecie interpretacji, wykładni. Wy i macie pełnomocnictwo absolutne do sprawowania władzy absolutnej, tak? Zobaczcie, bo tak, jak się mówi o tej wykładni, a czym się zajmuje apostolstwo? Apostolstwo zajmuje się wykładnią. Jest coś napisane, tak? I teraz zobaczcie, ile jest religijnych głów, które coś tam będą mówić. Ale teraz apostolstwo staje i mówi, jak to wziąć do życia w danym miejscu, w danym regionie, w danej sytuacji. I dlaczego to jest tak atakowane? Bo to są te same duchy. Te same duchy. Faryzeusze mówi, my możemy. Przecież oni nienawidzili Jezusa, że on staje w ogóle. I pamiętajcie, mówimy o Synu Człowieczym. Mówimy o człowieku, który staje. W ogóle mówi, nie. Jest tak.
jak wszystko podciągał do serca, oni też nie wiedzieli, o co chodzi. A on po prostu stosował wykładnię. Był przesiąknięty prawdą. Był przesiąknięty, żył tym. Żył i stawał i prostował w ogóle. Oni go nienawidzili za to. Czuli się niebezpiecznie. Przecież oni mieli pełne prawo. My powiemy, jak to należy interpretować. My powiemy, jak należy tutaj żyć. Bluźnisz Bogu. I tak dalej. I tak dalej, tak? Ale Jezus mówi do tych uczniów, tu wy macie Szaliach i wy macie Dajan. Poanalizujcie to. Poanalizujcie to w ogóle, pokopcie w tym. Wróćcie do tego słowa. Wróćcie do tego słowa. Ale tak jak powiedziałem, najpierw 23 października słowo, kim jest Jezus, i dopiero to musi być czytane łącznie. Bo ludzie tego nie rozumieją często i chcą sobie wyrywać tylko te fragmenty, które są dla nich takie wygodne. My musimy zrozumieć, kiedy to następuje. Kiedy my się w tym poruszamy. Ale zakres tej władzy jest ogromny, bo to jest władza absolutna. Ale ja chcę się dzisiaj skupić, pokazać wam jakieś poszczególne fragmenty, czy fragment. Bo moglibyśmy mówić o tym miesiącami, zrobić tego w ogóle cały cykl. No bo to nie jest ograniczone. Ale chcę wam coś pokazać. A propos odpuszczania grzechów. Przeczytam najpierw fragment z Ewangelii Mateusza, 9 rozdział, 2-6. I oto przynieśli mu sparaliżowanego, leżącego na łożu. A gdy Jezus ujrzał wiarę ich, rzekł do sparaliżowanego: ufaj, synu, odpuszczone są grzechy twoje. A oto niektórzy z uczonych w piśmie pomyśleli sobie: ten bluźni. A Jezus, przejrzawszy ich myśli, rzekł: dlaczego myślicie źle w sercach swoich? Cóż bowiem łatwiej jest rzec: odpuszczone są grzechy twoje, czy rzec: wstań i chodź. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy. Rzekł do sparaliżowego: wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. Mówimy o Jezusie, który jest człowiekiem. Jest Synem Człowieczym. Jest nakręcony prawdą. Jest nakręcony relacją w ogóle z Ojcem. I on sobie uświadamia, jaka władza została mu przekazana. On sobie uświadamia, że on jest szaliach Ojca na ziemi. Że jest jego absolutne pełnomocnictwo i władza jest absolutna. Jest pionierem w stosowaniu tej władzy. Jest pionierem. Rozpoznał to i uwierzył, a żył prawdą. Żył, tak? Jezus był szaliach Ojca i Dajan. Człowiek Jezus. Żył sobie w ogóle i mówił, jaki jest Ojciec. Opowiadał. Przebaczał grzechy. Zobaczcie. Wyobraźcie sobie faryzeuszy, którzy mówią: my będziemy dokonywali interpretacji, bo my mamy tylko dostęp do wielkiego Jahwe. A idzie sobie Jezus, wstań, jesteś zdrowy, wybaczony, odpuszczone są ci grzechy. Jak to było kontrowersyjne, ale jak silna była świadomość w Jezusie, jaki zakres władzy został mu przekazany. I mówimy o Jezusie przed krzyżem, o Jezusie przed zmartwychwstaniem, który uwierzył i żył w ten sposób. Działał przez cały czas w imieniu i na rachunek Ojca. Ustanawiał nowe przymierze i jego wykładnie. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc, ma umocowanie, ma pełnomocnictwo, ma władzę odpuszczać grzechy na ziemi. Ma władzę. Zobaczcie, bo tak czasami czytamy i te wszystkie takie te konteksty nam się wydają różne. Jezus na krzyżu Golgoty, Ewangelia Łukasza, chociażby 23-34, mówi: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Czy zdajecie sobie sprawę, już w ogóle abstrahując od tego, że żeby w ogóle doszło do... bo wszyscy mówią: o,
największy grzech popełnili ci, co tam w ogóle Jezusa zabili. No, skoro to był plan odkupienia ludzkości, to ktoś to musiał zrobić, tak? A może byli posłuszni po prostu. Braliście to w ogóle pod uwagę? Bo to religia to w ogóle tak nie myśli. Może ktoś posłusznie wykonał zadanie. No tak. A to już oni. A teraz dobra, zakładając, że w ogóle oni tam grzeszą, idąc w tą stronę. Czy rozumiecie to, że on ich uwolnił od konsekwencji tego grzechu? Że jeśli on wypowiedział te słowa, odpuść im, to Bóg Ojciec nie może tego odkręcić, bo jest związany tym, że Jezus, mający jego umocowanie, odpuścił im. Nie mają tego policzonego. Nie mają. Jezus powiedział to jako Syn Człowieczy, ale zadziałał jako szaliach, tak? I Bóg Ojciec nie może im tego grzechu policzyć. Ja przeczytam wam jeszcze drugi fragment. Ten, który jest taki... Mam wrażenie, że on się... Ja bardzo rozumiem Szczepana, wiecie? Bardzo go rozumiem. Bo ja czasami, jak wychodzę głosić Ewangelię, ja wiem, po co ja wychodzę głosić Ewangelię. Ja chcę, żeby się ludzie nawracali. Ale czasami jak głoszę i widzę, że tam ludzie mają to głęboko w poważaniu niektórzy, to wstępuje we mnie, czy uruchamia się we mnie to namaszczenie w ogóle szczepanowe, którzy ludzie, religijni ludzie to postrzegają to w taki sposób. O, jak on tak mówi, on nie ma miłości. Miłości nie ma, zobacz jak on mówi. On powinien stanąć i powiedzieć, Bóg was kocha, wszystkich w ogóle. I to jest głoszenie Ewangelii. A ja wam coś pokażę. Tylko niech to znajdę. A propos, no, mowa Szczepana. Robi im wywód, ci to mają gdzieś. A on mówi, ludzie twardego karku i opornych serc i uszu. Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. Któregoś z proroków nie prześladowali ojcowie właśnie. On jedzie z nimi w pewnym momencie. On musi z nimi trząsnąć, bo oni są w ogóle jak za mgłą. Oni idą w tym takim w ogóle letargu, nie wiedzą. Idą takie zombie. Wiele razy jak słyszę Ewangelię w ogóle, jak głoszę Ewangelię, tak, widzę, że idą tacy ludzie w ogóle, nie wiem, co z nimi się dzieje. Oni nie ma ich, są w jakimś kokonie. I trzeba pieprznąć w to. Trzeba rozwalić ten kokon i się przebić. I czasami walę w to i stają nagle, o, co to jest? A jaki to Kościół, nie? Ale coś się przebiło. I Szczepan też się przebijał. Tylko teraz zobaczcie, dla tych wszystkich ludzi, którzy mówili, że o, tam nie ma miłości, zobaczcie na ostatnie słowa Szczepana, tak? Gdzie to jest? Ewangelia, Dzieje Apostolskie 7,60. A patrzy na kolana, zawołał donośnym głosem, Panie, nie policz im grzechu tego. I skonał. Nikt z nich nie poniesie odpowiedzialności za zamordowanie Szczepana, bo Szczepan ich z tego uwolnił. Odpuścił im ten grzech, konając tam. Odpuścił. Czy to było miłosne? Oczywiście, że to było miłosne. To nie sposób jego wypowiedzi, że o, twarda mowa, ludzie twardego karku, opornych serc. Przebił się. Mówi, opamiętajcie się, żyjecie w jakiejś w ogóle bajeczce, w jakichś pierdołach, w jakichś miazmatach takich w ogóle sobie chodzicie. Zobaczcie w ogóle, potrząsnął z nimi, ale finalnie odpuścił im to. Odpuścił im to. W obu tych przypadkach zamanifestowała się miłość. W ogóle pamiętacie, to też warto przypomnieć, koniec manuskryptu z Ewangelii Mateusza 6,15. A jeśli nie odpuścicie ludziom i ojciec wasz nie. I to jest koniec manuskryptu. W tłumaczeniach jest dopisane więcej. I ojciec nie odpuści im, bo to wy odpuszczacie. To ludzie wybaczają. To ludzie odpaszczają. Nie Bóg. To człowiek. To się mieści w zakresie szaliach. Odpuścisz czy nie odpuścisz? Jeśli ty nie odpuścisz, tak? No to Bóg jest z tym związany. Dopisano, żeby to osłabić później. Dopisano, to nie odpuści wam. Jak nie odpuści wam? A co z krzyżem w ogóle? A co ze zmartwychwstaniem? Ludzie, przecież to Biblia jest spójna w ogóle. Ale religia będzie chciała wszystkim manipulować.
I później ludzie mają taki Meksyk w głowie, nie wiedzą, o co chodzi. To odpuścił, nie odpuścił. A jak teraz nie przebaczy, to przebaczy. To ty masz szaliach. Zobaczcie, Bóg Ojciec udzielił tego szaliach, tego pełnomocnictwa Jezusowi. A Jezus tym, którzy są w Jego imieniu. Czyli w całej tej rzeczywistości, która za tym stoi, tak, żeby to nie brzmiało enigmatycznie. Czyli są przesiąknięci Jego prawdami, żyją tym w ogóle, postawili, zaryzykowali w ogóle, spalili mosty. Zostawili wszystko, tak jak mówił. I poszli, tak? Bo wtedy człowiek porusza się na linii prawdy. Ja tak mam. I to jest, tak patrzę na to. Ostatnio głosimy Ewangelię w Białymstoku też. Wszedłem w namaszczenie. Mowa Szczepanowa. Idzie dziewczyna z chłopakiem. Ty idioto. Nie policz jej tego. Nie policz jej tej głupoty. Bo ona nie wie. Ona nie wie, co ona robi. Nie wie. No głupoty, no bo głupisz, jak w sercu swoim nie ma Boga. Tak skoro ona mówi, że to jest, że tutaj nie ma Boga w tym, co ja robię, no to jest głupia w tym momencie, tak? Ale tu nie o to, nie policz jej tego. I ja w to wierzę, że ona, ja jestem sługa Boży. Ja tam staję, głoszę Ewangelię, tak? Ona mnie tam może różne rzeczy mówić, że to idiota, to delikatne słowo tak naprawdę z tego, co jakie potrafią ludzie mówić, ale ona nie poniesie żadnych konsekwencji tego, że wystąpiła przeciwko mnie. Żadnych. Bo ja z pełną świadomością. Ja nie powiedziałem tego emocjonalnie. Ja powiedziałem to wierząc w to słowo. Wierząc w to, że mam do tego pełnomocnictwo. Wierząc w to, że mam władzę. I to, że chcę, żeby ona się opamiętała. I ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć jeszcze dzisiaj, to chcę powiedzieć o tym, jak sprawujemy tę władzę. Bo to jest też rzecz, która w ogóle jest moim zdaniem często niezrozumiana. Ja przeczytam wam jeden fragment, ale takich fragmentów w Biblii jest masę. Szczególnie w Starym Przymierzu na początku, jak poczytacie sobie. Pierwszą Mojżeszową. Zresztą w ogóle w Księgach Mojżeszowych. Pierwsza Mojżeszowa 1:22. I błogosławił im Bóg, mówiąc, a ludzie chcą dając. Ludzie mówią, jak mi błogosławisz, to mi daj. Dał słowo. Dla wielu za słabe. Błogosławią i patrzą. Wiecie, to jest, ja już widziałem wiele razy, ludzie modlą się o pomnożenie pieniędzy na koncie. I to jest tak. Ja pomnażam teraz pieniądze. Ja pomnażam teraz. Nerwowe, lękowe w ogóle ruchy. Stań na słowie, stań na słowie. Wydaje mi się, że nie masz z tym słowem za wiele wspólnego. Na początku było słowo. A słowo było u Boga. A Bogiem było słowo. Zawsze chodziło o słowo. Słuchajcie, nasz szaliach, nasze pełnomocnictwo absolutne, w 99% przypadków będziemy sprawowali przez słowo. Czasem będzie chwila, że będzie święte milczenie. Że albo jakiś już gest, ale to nie będzie początek danego zagadnienia. Na początku danego zagadnienia zawsze będzie słowo, bo na początku było słowo. Zawsze. Władzę, pełnomocnictwo i to dajan będziemy sprawowali przez słowo. I my musimy kochać słowo. Słowo. Coś wam powiem. Ja to czasami weryfikuję, bo to tak fajnie jest mówić a propos słowa. Rozmawiam z człowiekiem, jakaś jest dana sytuacja, ma jakiś problem, z czymś się mierzy, tam nie radzę sobie, nie? Mówię, ale masz słowo. I teraz kluczowy moment. No tak, mam tylko słowo. Masz aż słowo. Masz aż słowo. Jakbym słowa nie miał w danym temacie, to bym szukał, to bym kopał. Nie wiem, może bym się bał. Ale masz aż słowo. Błogosławił im mówiąc, dał ci słowo. Słowa się czepiasz. Słowa.
Słowa się łapiesz i się go trzymasz. Słowa. Jak to mam aż? Mam tylko słowo. Mam tylko słowo. Fundamenty od początku. Od początku. Ale to często jest tak właśnie, że to dając, Bóg mi pobłogosławi, dając, mówiąc, albo będziesz posłuszny, albo nie będziesz. Albo wdrożysz te słowo, albo nie wdrożysz. Ale On ci pobłogosławił, mówiąc, masę fragmentów jest, zobaczcie. A On im błogosławił, mówiąc, uszczęśliwił ich, mówiąc. Uwielbiam te fragmenty. Dlatego też nie wiem, czy zauważyliście, że na wielu ostatnich modlitwach stawienniczych bardzo często wracamy w ogóle do proklamacji obietnic. Przeglądania się w tym. Jest słowo. Słowo. I tego słowa się czepiamy. Co nas obchodzi reszta? Mamy słowo. Mamy obietnicę Boga, która każda ma dla nas swoje tak w Chrystusie Jezusie. Mamy to. Ja wam powiem tak. We mnie w ogóle każda obietnica Boża i słowo w ogóle buduje ogromne poczucie bezpieczeństwa. Ja się tego naprawdę chwytam. Przecież to nie jest tak, że w życiu, nie wiem, moim, czy jest, są inne okoliczności niż innych, bo wszyscy żyjemy na takim samym świecie. Tylko jest pytanie teraz, jak ja podejdę do tego słowa i jak ty podejdziesz do tego słowa? Czy weźmiesz to słowo? W ogóle odkąd to zrozumiałem, to wszystko, co dzisiaj do was mówię, to się stałem dużo bardziej precyzyjny. W wielu aspektach. Dam teraz taki przykład. Części osób może się wydać kontrowersyjny. Ale jak sobie to przeszedłem przez to? Pełnomocnictwo absolutne. Władzę absolutną. Słowo i rolę słowa. Jak widzę chorego, ja nie mówię nigdy już tak. Chodź, pomodlę się o ciebie. Ja mówię, chodź, ci uzdrowię. Chcę, żebyście zobaczyli różnicę. Bardzo często w szeroko rozumianym chrześcijaństwie dochodzi do czegoś takiego, że ludzie poprzez funkcję budują w jakikolwiek sposób swoją wartość. I teraz ma być modlitwa o uzdrowienie. Ten, który wychodzi po uzdrowienie, on nie ma wiary. I ten, który wychodzi, aby się o niego modlić, on też nie ma wiary. Co to jest? Chrześcijańskie gusła. Zaklęcia a la święty Harry Potter. Powiem coś tam, to. Ale a jakie zrozumienie prawd Bożych i wiary? Ja rozumiem, że może zadziałać dar. W dar też trzeba uwierzyć. Ale to jest powszechne, a później się buduje z tego ideologię. I teraz, co ja robię? Chcę, żebyście zrozumieli mój sposób w ogóle funkcjonowania, mój sposób myślenia. Teraz tak. Mamy tutaj chociażby słowo, tak? W tej takiej konkretnej przypadki. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Oglądam sobie to słowo. Czy tam jest może? Chyba. Czasami. W zależności od okoliczności. Czy tam jest mowa w zależności od tego, jaka to jest choroba? Bo wiesz, jak to jest choroba na śmierć, to może nie. Czy tam jest coś takiego napisane? Nie, ja tak funkcjonuję. Ja wam się teraz dzielę swoim w ogóle sposobem myślenia i poruszania się w ogóle Biblii. Nie. Tam jest napisane zero-jedynkowo. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Kto? Ja. Bo to o mnie jest słowo. O mnie. Dobrze. Co ja teraz robię? Ja uwalniam moją wiarę w to słowo. Mogę nie mieć żadnego doświadczenia, jeszcze nie modliłem się o taką osobę, o taki... Nie, nieważne to jest w ogóle. Ale ja mam aż słowo. Ja, ten, który idzie za Jezusem, położę ręce na chorych i ten chory wyzdrowieje. Uwalniam w to wiarę, jestem tego pewien. Co robię dalej w konsekwencji? Składam odpowiedzialność na słowo. Składam na nie odpowiedzialność, bo ja w nie uwierzyłem, a to jest słowo. Uwierzyłem w to słowo. Ono jest odpowiedzialne. I teraz, jak ja uwierzyłem w to i składam tą odpowiedzialność, to ja stosuję szaliach władzę absolutną i pełnomocnictwo absolutne. Stosuję to. Więc nie mówię do człowieka, pomodlę się.
chodź, jesteś chory, pomodlę się. W 99% przypadków, jak pytałem ludzi, bo ja często się pytam o takie rzeczy i rozkładam na czynniki pierwsze, nie każdy chce gadać, powoduje, że jest jakaś asekuracja. Zaryzykuję, nie powiem cię uzdrowię, bo jak się nie wydarzy, jak się nie wydarzy? Jak się nie wydarzy? Przecież jest słowo. Jest słowo, na ręce choryś kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Nie zakładam, że się nie mam opcji, że się nie wydarzy. Mówię, składam odpowiedzialność na to słowo. Ja przyjąłem to słowo, ja nim żyję. Więc z pełną świadomością stoję publicznie, mówię, nazywam się Michał Korgol, mam 43 lata, spotkałem Jezusa, jestem wypełniony Duchem Świętym w ogóle, chodź uzdrowię cię z tego, co masz. Chodź cię uzdrowię. Chodź cię uzdrowię. Nie pomodlę się o ciebie, wiesz, i powiem ci, dlaczego nie wyszło. Bo jest słowo. Jest słowo. A ja mam szaliach. Mam władzę absolutną. Do tego, aby je stosować i aby je egzekwować. Rozumiecie? I tak samo to działa w innych przypadkach. Chodź cię uzdrowię, przebaczam ci. Nie dlatego, żeby tutaj pokazać jakąś emocjonalną wyższość nad kimś. O, jestem wyżej rozwinięty niż ty, tam ci przebaczam. Przebaczam ci. Usuwam to, wymazuję to. To tylko, wiecie, część przykładów sprawowania władzy, o której mówił Jezus. Część, tak? Coś wam jeszcze powiem takiego. Kiedy to zrozumiałem i kiedy zacząłem tym żyć, i teraz naprawdę nie chodzi o megalomanię, ja zauważyłem, że diabeł się mnie boi. Boi się mnie. Jak żyję tak najarany, ja nie mam opresji. Nie mam. Słuchajcie, przekroczyłem w sobie pewną granicę. W sobie. Przekroczyłem. Czegoś się złapałem, uwierzyłem ślepo. I tym żyję. Ja nie mam innego planu B. Ja nie mam planu B. Ja nie mam innej drogi. Ja nie mogę stać w rozkroku. Ja nie mogę w ogóle, chcąc szerzyć królestwo, ratować ludzi, powiedzieć, chodź się pomodlę u ciebie, albo cię uzdrowię, albo cię nie uzdrowię. To zależy. To kim ja bym był? To kim ja bym był? Na pewno nie szaliach. Na pewno nie. Muszę poznać słowo, uwierzyć słowo, żyć tym słowem i egzekwować władzę. Egzekwować władzę. Egzekwować władzę. Nie bać się tego. Ale kiedy będziesz szaliachem, szaliach, zacząłem to odmieniać po polsku, szaliach czy Dajanem, nie będziesz miał poklasku religijnego. Szczególnie Dajanem, jak będziesz wykładał nowe przymierze, jak będziesz mówił, jak go użyć w danej sytuacji. Będą cię nazywali szarlatanem i antychrystem. Tak samo jak robili do Jezusa. Religia tego nienawidzi. Chce to opakować i kontrolować w taki bezpieczny dla siebie sposób, słuchajcie. Świat nas tym nie zrozumie. I to w ogóle nie chodzi o to, żeby nas świat zrozumiał, żebyśmy kiedykolwiek tłumaczyli ludziom. Wiesz, słuchaj, chodź, bo ja jestem szaliach, ja jestem Dajan, ja ci tutaj w ogóle... Nie. To my to mamy rozumieć. My to mamy rozumieć. My to mamy wierzyć. Tego rodzaju słowa, tego rodzaju informacje czy objawienia we mnie powodują, wiecie, w ogóle ja sobie nie wyobrażam dzisiaj pójścia na kompromis z prawdą. Naprawdę, słuchajcie, nie wyobrażam sobie tego. Nie wyobrażam sobie. Trzeba w ogóle poanalizować naszą pozycję. Co my możemy zrobić? Jakim możemy mieć wpływ, tak powiedziałem, w zakresie zmiany historii. Nie ma granic. Jak pełnomocnictwo jest absolutne i władza jest absolutna, cokolwiek zwiążecie, cokolwiek rozwiążecie, czegokolwiek zabronicie albo na cokolwiek zezwolicie, to jest bardzo szerokie.
bardzo szerokie. Wróćcie do tego słowa jeszcze raz. Wróćcie je w kontekście, tak jak powiedziałem, przesłuchajcie najpierw tego nauczania z 23 października Artura nauczania, kim jest Jezus, i później to. Połączcie to. Poprzeglądajcie się w tym. Amen.